W związku z tym, że mamy do czynienia naprawdę ze sporą rewolucją, to są takie zmiany, które mają usprawnić łódzką komunikację miejską, ale będą dla łodzian zdecydowanie nowością, do której trzeba będzie się przyzwyczaić, której będzie trzeba się nauczyć. I wszędzie, gdzie się takie zmiany wprowadza, warto pomyśleć o takim okresie przejściowym. Dlatego propozycja, oczywiście to jest uzależnione od tego, czy Rada Miejska jutro zdecyduje się i przyjmie ten nowy model transportowy, aby w okresie przejściowym, czyli od 2 do 4 kwietnia, to są 3 dni, komunikacja zbiorowa w Łodzi była bezpłatna. Taka propozycja i taki pomysł pozwoli łodzianom, którzy będą musieli się przyzwyczaić do nowej siatki połączeń, nowego rozkładu jazdy, nauczyć się i w razie jakichś błędów po prostu nikt nie będzie musiał za te potknięcia płacić. Myślę, że to jest optymalne rozwiązanie, żeby właśnie przez takie 3 dni komunikacja w Łodzi była bezpłatna. Drugi pomysł i propozycja, myślę, że nawet ważniejsze, to jest wprowadzenie możliwości, aby prezydent miasta zarządzeniem mógł, tutaj dałem limit 5 dni, bo to wynika też z rachunku kosztów i możliwości miasta, wprowadzić darmowe dni w komunikacji miejskiej. Dotychczas były to poszczególne uchwały w związku z jakimiś sytuacjami, szczególnie świętami. Tutaj chciałbym, żeby to były sytuacje szczególne, związane chociażby z kwestiami klimatycznymi, jakimiś klęskami żywiołowymi albo wydarzeniami, które nie znają precedensu i wymagają takiego postawienia, zaakcentowania na komunikację zbiorową w naszym mieście. To pierwszy krok w kierunku, żeby ze względu na zły stan powietrza w naszym mieście wprowadzić taki mechanizm, żeby w momencie, kiedy przekraczane są bardzo mocno normy zanieczyszczenia w łódzkim powietrzu, móc też wprowadzać darmową komunikację w naszym mieście. Taka uchwała, taki projekt musi znaleźć akceptację pani prezydent. Dlatego już dzisiaj kieruję pismo do pani prezydent wraz już z konkretnymi propozycjami zmian w treści uchwały po to, aby rozważyła, czy takie zmiany są możliwe, a jeżeli byłyby one zaakceptowane, zwracam się z uprzejmą prośbą o to, aby przygotować, tak naprawdę już zaopiniować załączony projekt uchwały pod kątem szczególnie opinii związków zawodowych i dać akceptację, jeżeli chodzi o możliwości wydatkowania środków budżetowych w trakcie roku budżetowego, bo to jest wyłączna kompetencja pani prezydent. Jakie są szacunki, jeżeli chodzi o koszty związane z takim rozwiązaniem? One są dość konkretne, ponieważ konsultowałem też tę sprawę z odpowiednimi służbami. Jeżeli chodzi o kwotę tych 3 dni, to są szacunki, bo ciężko dokładnie wyliczyć co do złotówki taką wartość. To jest około 518 tysięcy złotych, czyli te 3 dni, 2, 3, 4 kwietnia, w tym jedna niedziela, wynosiłoby to łącznie 518 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia bezpłatnego transportu zarządzeniem pani prezydent, to jest szacunek około 870 tysięcy złotych. To też zależy od tego, czy taki wolny dzień od opłat za transport zbiorowy byłby dniem weekendowym, czy też dniem w tygodniu pracy i te koszty są uzależnione. Ta kwota jest zawyżona w górę, tak żeby nie było żadnych wątpliwości.